Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Bike Test w serii jak kupić tanio, sprzedać drogo, chociaż tutaj powinienem bardziej powiedzieć jak kupić drogo i sprzedać tanio. Mamy wreszcie amortyzator do naszego Bitwina Road Raidera, który przeszedł już dużo przeróbek i myślę, że dzisiaj jest ostatni odcinek, że i wreszcie zobaczymy efekt końcowy tych wszystkich moich męczarni. Jedyny amortyzator, jaki pasował do tego roweru, to niestety Suntour XCR, który jest dedykowany z Decathlonu tylko do tego roweru. Zanim go wsadzę, muszę jeszcze nabić gwiazdkę i przy okazji powiem Wam o nowym projekcie, nad którym pracowałem od dłuższego czasu z moimi partnerami biznesowymi, a jest nim kurs serwisu rowerowego. Wielu z Was często się mnie pyta o jakieś porady serwisowania roweru, więc postanowiłem, że stworzę Wam pierwszy w internecie kurs serwisu rowerowego online właśnie z moimi partnerami. W kursie otrzymacie 40 lekcji online, w których nauczycie się od podstaw, jak naprawiać podstawowe rzeczy w rowerach, do bardziej zaawansowanych rzeczy. Dzięki temu będziecie mogli zacząć też zarabiać na naprawach u na przykład swoich znajomych czy rodzinie. Dodatkowo otrzymujecie dostęp do zamkniętej grupki i indywidualnych konsultacji ze mną. Także jeśli chcesz założyć swój serwis rowerowy albo tylko dorabiać sobie jako serwisant przez wakacje, to zapraszam Cię na stronę internetową kursserwisu.pl. Dzisiaj ruszyła przedsprzedaż po niższej cenie, która trwa tylko miesiąc. Kierownica i mostek akurat zostały jako jedne z niewielu części po starym właścicielu, ale mamy tutaj dobrego Dartmoora Tornado i mostek, co prawda Bitwina oryginalny, ale przeszlifowany tutaj na profilu przednim, więc nawet spoko to wygląda i spoko zostało wykonane. Poprzednio nie było tutaj nawet przedniego hamulca, więc zakładamy jakiś, ale to nie tylko tak naprawdę jakiś, bo wkładamy tutaj SLX-a. Teraz coś, na co bardzo długo czekałem, czyli żeby założyć po prostu to przednie koło i zobaczyć, jak ten Bitwin będzie wyglądał na dwóch kołach. Wreszcie wszystko pasuje, także myślę, że dzisiaj się uda go skończyć. Na sam koniec dowiecie się, za ile tak naprawdę będę chciał go sprzedać, a możliwe, że w ogóle sprzedam go zanim skończę ten odcinek, bo mam potencjalnego chętnego na ten rower. Pojawi się mały problem przy ustawieniu tylnego zacisku hamulca. Według mnie jest on już całkiem dobrze ustawiony, ale tarcza hamulcowa po pierwsze jest strasznie pokrzywiona, po drugie jest jakoś dziwnie przyszlifowana w paru miejscach i nie wiem, czy tak było oryginalnie. Nie wygląda to, żeby było tak oryginalnie, dlatego tak czy siak założymy tą, która jest co prawda brudna, ale jest model wyższy, a po wyczyszczeniu powinna być dużo lepsza. Przed gripami to jest już ostatnia rzecz, czyli manetka 10-rzędowa Shimano Deore, nówka, także tutaj troszkę zaszalałem, ale już za dużo nie oszczędzam przy tym rowerze, jak widzicie. Zobaczymy, czy jest kompatybilna 10-rzędowa z 10-rzędową przerzutką, która jest po prostu z innej serii, dlatego mam wątpliwości. Niestety z tą przerzutką coś tutaj nie gra, ponieważ nie zrzuca ona na najniższy bieg, a na wyższych jakoś się klinuje i mi się wydaje po prostu, że ona nie ma takiego zakresu przełożeń i możliwe też, że łańcuch tutaj jest za długi, a spróbujemy go nie wydłużyć, ale zmniejszyć przednią zębatkę i zobaczymy w ogóle, jak na to to wszystko zareaguje. O, widzicie, teraz nie zrzuca w ogóle. Bez zaskoczenia zmiana zębatki nie wpłynęła na działanie przerzutki. Ktoś mi tą przerzutkę kiedyś dał i może miał powód taki właśnie, że źle działała. Każda część w tym napędzie jest z innej parafii i nie spodziewałem się, że zadziała, ale miałem małą nadzieję. Z tą przerzutką musimy jeszcze poczekać jednak parę dni, dlatego dzisiaj już stawię taki ostateczny odcinek z tym rowerem, ale przerzutka będzie w jakimś kolejnym jeszcze odcinku, tak na chwilę tylko pokażę, co wymienię, bo znalazłem jakąś doorkę na Śródmieściu w Warszawie.
ta niestety nie działa. Rower jednak wygląda świetnie, jeździ też całkiem solidnie, te hamulce dobrze tutaj pasują. Amortyzatory też działają całkiem spoko, więc jeśli wystawię go za 2000, to powinien się sprzedać bez większego problemu. Natomiast nie wiem sam, ile za niego w końcu zapłaciłem, więc możemy przejść do podsumowania finansowego. Jeśli chodzi o moje wydatki, to wygląda to następująco. Za rower zapłaciłem szalone 800 zł. Opona 70, manetka 70, support 60, amortyzator 530, niestety tutaj nie było innej opcji. Klocki hamulcowe w sumie 40, co nam daje jakieś 1600 zł. Do tego dochodzą używane korby, nowe koło, hamulec i moja praca, co jest warte dużo więcej niż 400 zł, ale zaokrąglimy całą kwotę do 2000 zł. Zapomniałem jeszcze o przerzutce, za którą będę musiał dać 90 zł, żeby ten rower działał w 100% dobrze. No to jak widzicie, 2000 zł to jest całkiem uczciwa cena. Nie zarobię na tym za dużo, ale za to będzie to całkiem w porządku rower, więc mogę być z siebie całkiem zadowolony. Dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętajcie, żeby wejść na kurs serwisu.pl i zapoznać się z tym, co naprawdę warto według mnie wykupić, jeśli interesujecie się naprawą rowerów. Tymczasem do zobaczenia, może nawet jutro.